Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Grzegorzem, który jest ekspertem od kręgosłupów. Witam Cię. Witam Ciebie, witam serdecznie Państwa. Od jak dawna zajmujesz się kręgosłupami? Od 87 roku. Aha. I no, jesteś z zawodu mechanikiem, tak? Inżynierem mechanikiem. Inżynierem mechanikiem. No to co się skłoniło do tego, żeby inżynieryjne kwestie przenieść na kręgosłup? Czy to coś ma wspólnego? No bardzo dużo, jak sądzę właśnie. Bo konstrukcja szkieletu to jest po prostu czysta mechanika. Tak naprawdę ruchy ludzkiego ciała to jest też czysta mechanika. Tak w skali makro, jak i w skali mikro to też czysta mechanika. Także fizyka jako, przepraszam, jako mechanika, fizyka, to wszystko razem połączone. No to co było tym momentem w Twoim życiu, że przeskoczyłeś właśnie z tego studiowania metali i ruchów mechanicznych w ciało człowieka? Co było tym momentem? No to jak każdy z nas gdzieś tam czuje coś, czym chciałby się zajmować, powiedzmy, do czego czuje jakiś pociąg, co go interesuje. I ja jako inżynier mechanik pracowałem w sumie tylko jeden rok w zakładzie pracy, a potem właśnie pociągnęły mnie te sprawy pomagania innym ludziom. A ponieważ byłem tym inżynierem mechanikiem, czyli miałem podejście takie mechaniczne, to właśnie zainteresował mnie szkielet i narząd ruchu jako ta mechanika, w której moje, powiedzmy, umiejętności przeniesione ze studiów i z dyplomu, powiedzmy, z zawodu inżyniera mechanika mogły być przeniesione bezpośrednio również na ciało ludzkie. A ponieważ chciałem pomagać innym ludziom i te mechaniczne upodobania połączyły się razem z, powiedzmy, pomaganiem człowiekowi, drugiemu człowiekowi. Czasami to bywa tak, że człowiek ma problem z sobą w jakiejś tam dziedzinie, szuka rozwiązania, gdy znajdzie rozwiązanie, to zafascynuje się tym rozwiązaniem i je dalej propaguje. Ty nie miałeś problemu z kręgosłupem. No nie, właśnie tak, masz rację. Często jest tak właśnie, że ktoś tam w swojej historii opowiada, że właśnie tak, miał problemy z kręgosłupem i w ramach tego, że leczyć się z tych problemów, oczywiście zainteresował się tą metodą, no i oczywiście pomagał sobie, a potem zaczął się dalej kształcić i pomagać też innym. Nie, ja tak nie miałem. Zawsze byłem bardzo sprawny, jeśli chodzi o sportowy i o kręgosłup. I właściwie jeszcze do chyba zeszłego roku to nie wiedziałem, co to jest ból kręgosłupa. Dopiero jak na paralotniach miałem złe lądowanie i walnąłem źle nogami o ziemię, to dopiero wtedy poczułem tak naprawdę, co to jest ból kręgosłupa, bo też się nie mogłem ruszać. Ale do tej pory, czyli jeszcze rok wcześniej, mówiąc komuś, że oczywiście i rozumiejąc i robiąc, naprawiając, powiedzmy, ludzi w tym momencie, kiedy mają te bóle kręgosłupowe, ja mogę powiedzieć szczerze, że tak naprawdę na 100% to ja nie wiem, co to jest ten ból kręgosłupowy, no bo nigdy go nie miałem. Dopiero jeśli ktoś go ma, to może to powiedzieć. I uczyłeś się u fachowców, tak? Tak, uczyłem się indywidualnie, czyli można powiedzieć, że moje studia to były po prostu studia indywidualne, bezpośrednio u profesorów medycyny, dwóch, jednego Rosjanina, profesora Jurczenki, a drugi to był profesor Karl Lewit z Czechosłowacji, dawnej Czechosłowacji. Mhm. No i ten pan Jurczenko, kto to był? To był bardzo, bardzo fajny lekarz z Kijowa, kilku specjalności lekarskich, ortopeda, reumatolog, internista i jeszcze jakieś specjalności, takie nie pamiętam. Oprócz tego, że miał te specjalności lekarskie, jego babcia była właśnie taką kręgarką tam właśnie na Ukrainie i on dlatego się zainteresował jako ortopeda również tymi metodami, w których nie potrzeba operować ludzi, natomiast można im pomóc w bardzo łatwy sposób poprzez odpowiednie nastawienie kości, czy to jakichś stawów obwodowych, czy właśnie kręgosłupa. I on w tym kierunku bardzo mocno poszedł, do tego stopnia się wyszkolił też, że prowadził kursy w całym Związku Radzieckim, czyli nauczał lekarzy w dawnym Związku Radzieckim, nauczał lekarzy medycyny manualnej. Potem przyjechał do Polski i, tak powiem, został w Polsce i w Polsce też prowadził kursy. No ja miałem być przyjemność u niego pracować cały rok razem z nim i od niego uczyć się całej medycyny, jednostek chorobowych, czytania zdjęć rentgenowskich, rezonansów, tomografów komputerowych i oczywiście tej medycyny manualnej w tym wydaniu, w jakim on miał, w jakim on po prostu umiał. A ten pan z Pragi? Z kolei Karl Lewit, no to już jest światowej klasy specjalista, to był neurolog, profesor neurologii,
który również zainteresował się medycyną manualną i którą oczywiście też propagował i pisał wiele książek. Jedna z pierwszych książek, która się ukazała właściwie na rynku polskim z medycyny manualnej właśnie, no tak się to szeroko nazywa, czy takiego pospolicie zwanego kręgarstwa. Teraz oczywiście przy kontaktach z Zachodu to już wiemy, że to jest i chiropraktyka, i osteopatia powiedzmy i tak dalej. Więc on, to jedna z pierwszych książek, którą się ukazała na rynku polskim, to było właśnie Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu i to była książka m.in. Karla Lewita, gdzie był to w bardzo ogólny sposób jeszcze, ale już ujęte wiele zagadnień właśnie, jak pomóc choremu poprzez nastawianie kręgosłupa, poprzez nastawianie stawów owodowych, poprzez regulację pracy układu mięśniowego, powięziowego, czy więzadłowego, czy każdego innego z tkanek miękkich. I dla ciekawości mogę powiedzieć, że oni mieli tak fajnie to zorganizowane w Czechach, że tam w tamtych czasach najpierw do szpitala przyjmowano na oddział tak zwanej rehabilitacji, oddział szpitalny, normalnie, gdzie się leżało w łóżkach. Zbierało się całe te konsylium lekarskie, ponieważ ja tam uczestniczyłem razem z nimi, właśnie z Karlem Lewitem w tych pracach. Więc zrobiliśmy obchód po oddziale szpitalnym przez wszystkie przypadki. Następnie zbieraliśmy się oczywiście w gabinecie przyjęciowym, zabiegowym. Przeglądaliśmy zdjęcia, omawialiśmy co u danego człowieka, co to za przypadek, co jest. Przychodził pacjent, nastawialiśmy mu kręgosłup, robił to zastępca w tym momencie, na tamty czas, jak ja byłem, zastępca profesora Karla Lewita, Kolar, nastawiał ten kręgosłup, prawda, czy jakiś staw i tą drogą leczono wszystkie dolegliwości kręgosłupowe. Jeśli coś nie poddawało się temu, to wtedy dopiero przechodził pacjent na oddział chirurgii urazowej, czy jakiej innej, czy naprawdę neurologicznej i wtedy był odpowiednio operowany. I to mi się bardzo podobało, bo to było po prostu bardzo innowacyjne na tamte czasy. U nas tu bezpośrednio się bierze na neurologię, powiedzmy się od razu kwalifikuje do operacji, a tam już było to tak rozwinięte, już było to w oficjalnej metodzie leczenia, że najpierw był ten oddział rehabilitacyjny, a potem dopiero ewentualnie, gdy ta rehabilitacja manualna, nastawiania kręgosłupa nie przynosiła efektów, no to dopiero wtedy przenoszono go na oddział chirurgii. Mhm. Bardzo fajne to było. I pomimo, że to byli tacy fachowcy, ci dwaj, to jednak coś ci się nie podobało. To znaczy tak, no, przede wszystkim trzeba im podziękować za cały wkład i wiedzę, którą mi przekazali, bo obydwoje byli bardzo sympatyczni, bardzo otwarci na to, żeby nauczyć kogoś. Ja nawet rozstając się z profesorem Jurczenko po roku czasu, to powiedział, że każdemu nauczycielowi by życzył, żeby spotkał w swoim życiu tak zdolnego, tak otwartego ucznia, jakim byłem ja i tak po prostu tak chłonnego wiedzy. No i poza tym też mówił, że zazdrości mi między innymi tego, że jako nie lekarz uczyłem się u niego dokładnie to, co działa i jak działa, a nie wszystkich innych procedur lekarskich, które potem on musi stosować zgodnie z zawodem, a ja jako nie lekarz nie muszę ich stosować zgodnie z zawodem, a więc mam mniej skrępowane ręce. Czyli wolność. Większą wolność ja, co się przekłada potem na lepsze efekty. Wyniki w stosunku efekty do pacjenta. Żadna izba lekarska ci nic nie... Nie jest w stanie oczywiście jakby no, oddziaływać na mnie w ten sposób. Nie? Dobra, czyli coś chciałeś zmodyfikować. To znaczy tak, mówiąc w takim razie, podziękując tym oczywiście i za ich wkład w mój rozwój, jednak ten, powiedzmy, sposób, w jaki były ci pacjenci robieni, nastawiani i sposób diagnozowania, powiedzmy, i efekty, jakie to dawało, były dla mnie ciągle niezadowalające. Po pierwsze dlatego, że zabieg trwał bardzo długo, a więc powiedzmy to było średnio gdzieś do godziny czasu nawet na pacjenta. Po drugie dlatego, że diagnostyka nie była jeszcze diagnostyką tak bardzo specyficzną, która by potrafiła naprawdę dokładnie wskazać, gdzie tkwi przyczyna danych dolegliwości. I po trzecie dlatego, że te techniki były ciągle bardziej ogólne niż tak zwane celowane, ukierunkowane na daną strukturę powiedzmy i na dany problem, którego usunięcie pozwalało osiągać natychmiastowy efekt. Ja się urodziłem w niedzielę, więc jak mówię, urodzony w niedzielę nie lubi za bardzo dużo pracować, chociaż to oczywiście nieprawda. Moje życie było nasączone pracą, powiedzmy, i też jakimś tam wysiłkiem, żeby dochodzić do jakiegoś rozwoju, do tego, co chciałem osiągnąć. Niemniej jednak to też mnie kierowało tym, że chciałem jak najmniej pracować,
a osiągnąć jak największy efekt i taka ambicja, żeby to robić i żeby się tak nie namęczyć w tym pacjencie, a nade wszystko, żeby wiedzieć dokładnie, co zrobić i wiedzieć, że jak ja to zrobię, to osiągnę pożądany efekt. To prowadziło do tego, że zacząłem indywidualnie studiować sobie po prostu wszelkiego rodzaju książki, podglądać różnych kręgarzy na tamte czasy w Polsce, którzy się tam jeszcze nieliczni, ale byli powiedzmy i byli popularni. No i postanowiłem też wyjechać do Stanów, żeby w Stanach postudiować właśnie w tym momencie chiropraktykę i osteopatię i zobaczyć, jak tam to robią. Bo powiem dla ciekawości, że i tamta osteopatia i chiropraktyka wykonywana jest w zakresie tak bardzo ogólnym, że też mnie nie zadowalała. Także to zmuszało mnie ciągle do studiowania i do wynalezienia własnej metody, która doprowadziła mnie do tego, że teraz bardzo w trzech krótkich zabiegach, od jeden do trzech krótkich zabiegów, w przeważającej ilości przypadków mogę zrobić bardzo krótki zabieg i bardzo skuteczny. W bardzo różnych stanach i tak dalej, dolegliwościach ostrych i przewlekłych. Czyli tak jakby na całym świecie nie dbano o to, żeby prostymi metodami rozwiązywać problemy. Tylko od razu kroić pacjenta, bo wtedy większa kasa leci, nie? Wszyscy wiemy, jak to jest, prawda? W związku z powyższym komentować tego nie trzeba. Natomiast nie można też powiedzieć, że tak na całym świecie, bo nie znamy jakby przekroju całego świata. W swoim życiu, co ja się spotykałem powiedzmy, z różnego rodzaju terapeutami czy leczeniem dolegliwości kręgosłupowej, tak zwanych odkręgosłupowych, no to rzeczywiście w pierwszej kolejności jakby w tej chwili one sprowadzają się, można powiedzieć, do operacji, prawda? A to nie jest dobre, bo operacje to powinny być już na samym końcu ostateczności. 95% przepuklin jądra miażdżystego, 95%, czyli tak najgorszego rodzaju schorzenia kręgosłupowego, o tak na tym kręgosłupie to można tutaj pokazać. Jest, nie wiem czy to będzie dobrze widać, jest taki czerwony tutaj zaznaczony kolorem, to jest to jądro galaretowate, które wypływa po przerwaniu pierścieni włóknistych, prawda, i uciska na nerwy rdzeniowe i to się nazywa przepuklina jądra miażdżystego. Jest to jedna z najgorszych jednostek chorobowych dla kręgosłupa. Bo tu jest I akurat w dolnej części największe obciążenie. to jest obojętne, bo może występować w różnych odcinkach. To zależy od tego, jakich to ma strukturę swojej pracy i tryb życia i będzie to obciążenie. Oczywiście dolne odcinki są najbardziej narażone i oczywiście występują w największej ilości. Niemniej jednak ja chcę tutaj wspomnieć o tym, że aż 90% operacji przy tego rodzaju dolegliwościach, czyli przy przepuklinach jądra miażdżystego, jest wykonywanych niepotrzebnie. Bo wszystko wystarczy, jeśli zna się fizjologię organizmu i zna się anatomię, czyli jak to tu powinno być poustawiane, to wtedy skorygowanie kręgosłupa, przywrócenie odpowiedniego ułożenia kręgu w danym segmencie i przywrócenie ruchomości, wyregulowania napięć tkankowych dookoła powoduje, że to wszystko można wyleczyć tylko i wyłącznie manualnie. I jeszcze co najlepsze, że przy tych tak zwanych ostrych dolegliwościach można to zrobić w bardzo łatwy sposób, tak zwaną techniką wiru, czyli więzadłowego impulsu rozciągowego, mojego autorstwa oczywiście, ponieważ w tej mojej medycynie jest wiele takich autorskich metod wykonywania jakiejś techniki i usunąć to po prostu dosłownie w minutę czasu, żeby wyregulować położenie tego kręgu i reszta organizm dochodzi już sam do siebie, bez żadnej operacji. A na przykład, gdyby ktoś chciał sobie sam pomóc, albo dwie osoby, no znana jest taka prosta metoda, że jeden staje, drugi od tyłu go bierze, szarpie do góry, no jest chwilkę takie au i później już luzik dobrze się czuje. Co byś powiedział na tę metodę? To jest tak, że wszystkie rzeczy, które robimy, jak wykonujemy na zdrowych ludziach, to jest ok. Wtedy nie szkodzą i jest bardzo dobrze, nawet pomagają, dlatego że z powodu tak zwanych przeciążeń statyczno-dynamicznych, statyczne to różne pozycje ułożeniowe, tak jak my sobie teraz tutaj siedzimy, jeśli będziemy ciągle siadać w takich pozycjach, to oczywiście nabawimy się pewnej nierównowagi w organizmie, która potem będzie się przenosiła oczywiście na nasz tryb życia i dawała różne zmiany i dolegliwości w naszym narządzie ruchu przede wszystkim, a potem to się będzie przenosiło również na narządy wewnętrzne, na gruczoły dokrewne, na całą homeostazę organizmu. W związku z powyższym, jeśli ktoś jest zdrowy i będziemy na nim robili jakieś takie typu techniki, gdzie przyblokowane kręgi są tak zwane zablokowane funkcjonalnie,
a więc nie są po jakichś urazach w ramach obrony organizmu przed następstwami tego. Organizm po prostu poprzez przykurcze mięśniowe blokuje ruchy w danym segmencie. To jest praca organizmu, to jest odpowiedź jakby organizmu na zaburzenia zewnętrzne. Więc jeśli mamy bloki funkcjonalne i coś takiego zrobimy, to wielkiej krzywdy się nie zrobi, bo skoryguje się ten krąg, który się przyblokował w ten sposób, odblokuje się i fajnie. Natomiast jeśli są inne zmiany, w tym jakieś strukturalne, oczywiście organiczne, w tym nowotworowe, czegoś, czego nie zdiagnozowaliśmy dobrze, wtedy oczywiście możemy zrobić jakąś krzywdę. Zdarzyło się, że widziałeś coś takiego, efekt takiej krzywdy? Tak, oczywiście. Na pewno, nie powiem, że bardzo dużą ilość razy, ale no, sporo razy miałem do czynienia. Ostatnio, jakiś rok czasu temu, miałem jedną z pacjentek, która właśnie przez kręgarza, przez chiropraktyka w Austrii, nastawiona była właśnie przy takiej dolegliwości jak kręgosłupowe właśnie tą metodą, czyli od tyłu za łokcie podciągało się tę pacjentkę, potrząsało się nią, żeby się tam ponastawiało, co się miało ponastawiać, i okazuje się, że w ten sposób nawet można było złamać trzon kręgowy i to się stało u tej pani i sparaliżowało ją. I ona po 3 latach takiej rehabilitacji, gdzie z tego powiedzmy wózka wyszła na to, że mogła sobie chodzić, ale te nogi jej się tak ciągle włóczyły, jak to się mówi, posuwały, nie miała tej odpowiedniej władzy. No, czytając tam o mnie w gazecie, postanowiła przyjechać, zadzwonić, przyjechać i ja jej dopiero to wszystko skorygowałem i znowu zaczęła chodzić normalnie. Chodzi i biega. Tak, chodzi i biega, to jest ten, no ale najważniejsze jest to, że właśnie można zaszkodzić, dlatego że no, tutaj jednak obowiązuje pewna diagnostyka. Dobrze, no to teraz takie na zasadzie Zosia Samosia. Jak możemy sobie sami, powiedzmy, skorygować kręgosłup szyjny? To jest, wiadomo, najdelikatniejszy jakby obszar. Co możemy zrobić? Nie wiem, tak chwycić, szarpnąć, coś tam uderzyć. Na dobrą sprawę można by wszystko, jakby się chciało. Jakby się robiło z głową, jakby się wiedziało jak. Natomiast tak, szyja jest, mimo że jest w obrębie szyi bardzo dużo, powiedzmy, różnych naczyń krwionośnych, oczywiście systemu nerwowego i tak dalej, jest bardzo wrażliwa, bo i głowa i wszystko, i my się boimy, że to jest bardzo skomplikowany twór, jest najłatwiejsza do nastawiania. Czyli generalnie wcale nie jest trudna. To wynika między innymi z płasko położonych powierzchni stawowych, prawda, dużej ruchomości we wszystkich kierunkach i nie ma specjalnych skomplikowanych ruchów fizjologicznych, poza oczywiście jednostką tak zwanych stawami głowowo-szyjnymi, czyli połączenie potylicy z atlasem i z aksisem, czyli z pierwszym i drugim kręgiem szyjnym, to pozostałe odcinki są tak naprawdę bardzo łatwe do nastawiania. Atlas też jest łatwy do nastawiania, ale już dla kogoś, kto się powiedzmy na tym zna. Natomiast dla normalnego człowieka szyja jest łatwa i często widzimy na przykład u bokserów, jak sobie wychodzą na ring, to sobie machnie głową w jedną, w drugą stronę, prawda, i skoryguje sobie kręgi, sobie zrównoważy coś tam, co mu się funkcjonalnie poblokowało. Wszystko to mieści się jakby takich w ramach funkcjonalnych zablokowań. Jeśli ktoś sobie tak robi dużą ilość razy i ciągle, no to też nie jest za dobre. Natomiast jeśli od czasu do czasu sobie skoryguje w ten sposób, bo poczuje napięcie, a umie i nie boi się, nie ma problemu, sam za siebie odpowiada, może sobie to robić. Natomiast jest regułą, że wszystkie struktury, a więc mięśniowe, więzadłowe i kostne, powiedzmy takie trzy główne struktury, z których składa się narząd ruchu, powinny być ze sobą zsynchronizowane. Czyli jeśli następuje korekta ułożenia elementów kostnych, czyli powiedzmy kręgów, jeśli chodzi o taki kręgosłupowy segment ruchowy, czyli połączenie dwóch kręgów, no to za tym powinno iść wyregulowanie napięć więzadłowych i wyregulowanie napięć mięśniowych okołostawowych. Czyli w tym momencie dopiero, kiedy ta regulacja nastąpi, to jakby przywraca się całą stabilizację danego odcinka we wszystkich jego strukturach podstawowych. To jest najwłaściwsze. I wtedy dla człowieka, dla każdego takiej indywidualnej osoby, która się na tym nie zna, najlepszym nie jest właśnie takie sobie tam wyginanie tak, żeby poszczelało. Teraz jest to coraz bardziej takie widoczne u wielu ludzi z tego względu, że tryb życia, jaki prowadzą siedzący, powoduje, że ich mięśnie są bardzo słabe, zwłaszcza te głębokie, krótkie mięśnie przykręgosłupowe, które odpowiadają za stabilizację segmentów kręgowych i w ogóle kręgosłupa. Jest to łatwiej wykonywać, natomiast to nie jest do końca właściwe. Jeśli będziemy robili to przez ćwiczenia, no na przykład przez ćwiczenia jogi, prawda, czy przez inne ćwiczenia rozciągające, prawda, czy nawet przez umiejętnie wprowadzane ćwiczenia wzmacniające, to wtedy to będzie najwłaściwszy sposób przywracania równowagi w danym organizmie. Czyli nie podasz jakiegoś jednego sposobu
na samodzielne? Na samodzielne nastawianie odcinka szyjnego? No. Jest, wiesz co, to nie jest tak, żeby po prostu przestawiać sobie samemu szyję. Można to robić bez problemu. Jeśli położymy się na przykład na plecach i podłożymy sobie wałeczek jakiś pod szyję, tak, i sobie poruszamy na lewo, na prawo, to ta szyja nam się zacznie sama korygować. Okay. Także tutaj możemy sobie o taki delikatny sposób pomagać. Natomiast jeśli chcemy sobie zrobić coś w rodzaju, że zespolić sobie ręce na przykład i przejść w jedną i drugą stronę, o w taki sposób jak ja zrobiłem, również możemy sobie skorygować kręgi szyjne. Jest to sposób całkowicie bezpieczny z tego względu, że to jest zgodne z fizjologią organizmu. Natomiast jest bezpieczny wtedy, kiedy mamy te zaburzenia tak zwane funkcjonalne, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami jakimiś traumatycznymi i z blokami traumatycznymi, bądź mamy do czynienia z chorobami organicznymi, typu powiedzmy najgorszego rodzaju jak nowotwory, to wtedy, kiedy jakiś nowotwór jest na jakiejś strukturze, a my będziemy tak robili, no to oczywiście możemy sobie zaszkodzić. Mhm. Okej, okay. A teraz jak sobie pomóc, gdy w dolnej części pleców coś boli, czyli tak jak tutaj wspomnieliśmy, jest największe obciążenie? No znowu, trzeba by wiedzieć przede wszystkim, co nam jest, bo jeśli to jest... No załóżmy, jest... że bolą plecy w tej części, no. No to jest bardzo... Ogólnie człowiek jest zdrowy. No. Tak, ale to też jest bardzo ogólne pojęcie, te bolą, dlatego że mogą boleć nie tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład długo siedzieliśmy w jakiejś pozycji, a więc siłą rzeczy troszeczkę naciągnęliśmy system mięśniowy i potem jak tam stajemy na nogi, ruszamy, coś no to nas pobolewa, bo ze względu na długą utrzymywaną pozycję. Mogą boleć więzadła, powiedzmy jako drugie struktury, czyli przeciążone, nie dają stabilizacji. I wreszcie mogą boleć, powiedzmy, z powodu ucisków, czy to przez przesunięte kręgi na nerwy rdzeniowe, czy też przez pęknięte struktury krążka międzykręgowego, uwypuklanie się, czy wypłynięcie jądra galaretowatego, czy tak zwana wypuklina, czy przepuklina jądra miażdżystego. Więc tu by należało mieć to zdiagnozowane, żeby wiedzieć i móc powiedzieć komu, jak można sobie pomóc, samemu ewentualnie. Dlatego, że dominujące, powiedzmy, przekazy z dziada pradziada, kiedy się mówiło, że o, jak bolą tam plecy, to lumbago cię połamało, prawda, no to sobie trzeba tam przykładać w tym momencie coś ciepłego, skórkę z kota, prawda, i ci to pomoże. Jeśli to będzie zapalenie korzonków tak zwane, to, no, to rzeczywiście pomoże. Jeśli to będzie zapalenie z powodu ucisku przez jakąś właśnie przepuklinę na struktury nerwowe, to na pewno nie pomoże. Więc tutaj też nasze działanie powinno być od tego uzależnione. Krótko mówiąc, no najpierw trzeba było iść do fachowca, się zdiagnozować, zobaczyć co mi jest i dopiero wtedy ewentualnie można podjąć decyzję, co robić, co z tym robić. Nie? A na przykład jest drążek, załóżmy, że ktoś ma ból tej dolnej części. Drążek, wiesza się na drążku, się rozciąga. Skręcam sobie. Tak, biodra. Jeśli to będą zablokowania te funkcjonalne znowu, czyli nie będzie tam wypukliny czy przepukliny jądra miażdżystego i z tego powodu ucisków na nerwy, tylko uciski z powodu przesuniętych kręgów bezpośrednio, to ten sposób może pomóc. Dlatego, że jak się powiesimy, rozciągniemy i będziemy się obracali, to będziemy ułatwiali, że może się to skorygować samo na zasadzie, jak będziemy naciągali mięśnie, to one będą centrowały i ściągały do prawidłowej pozycji system kostny. Dobrze, a powiedz może coś na temat profilaktyki, czyli codziennie jakieś tam ćwiczenia, żeby dbać o kręgosłup, wtedy zdrowie jest. Tak, bezwzględnie. Bezwzględnie jest tak, że gdyby nas w szkołach uczono więcej na przykład na temat relacji międzyludzkich, to nie byłoby potem potrzeby prowadzenia długich terapii, na przykład czy psychoterapii, bo ludzie by mieli większą zdolność komunikowania się między sobą, a nade wszystko mieliby większą świadomość swoich emocji i dystansu do tych emocji, prawda? I tak samo jest z kręgosłupem. Gdyby nas uczono, na jakiej zasadzie działa kręgosłup, powiedzmy, i jak ważny jest narząd ruchu, i jak ważna jest sprawność kręgosłupa, to też nauczono by nas na przykład prostych ćwiczeń. Na mojej stronie internetowej polecam takie ćwiczenia. To są ćwiczenia tak zwane zgięciowe, które polegają na tym, żeby każdy segment kręgowy został skręcony i zgięty do jednego boku i skręcony i zgięty do drugiego boku. Czyli żeby wszystkie stawy międzykręgowe były po prostu przynajmniej raz dziennie ustawione w skrajne położenie, bo to zapewnia pełną ruchomość i pełną pracę wszystkich okołostawowych struktur. I te ćwiczenia zgięciowe w profilaktyce kręgosłupa, jak również i wykorzystuje się również w leczeniu, są doskonałym elementem właśnie profilaktyczno-leczenia. I tam na tej, jak chcecie, to ja mogę tutaj zaprezentować. Są bardzo łatwe, bardzo proste. No jeśli masz na stronie, to i bardzo skuteczne.
Dobrze. A są takie metody, które, znaczy chodzi mi tu o jedną, Jumeiho. Tam jest taka teoria, że człowiek, gdy się urodzi, no to podczas narodzin, poprzez przechodzenie przez ten kanał rodny, stawy biodrowe się coś tam lekko przekrzywiają i jeżeli staw biodrowy jest lekko przekrzywiony, to później na zasadzie dźwigni kręgosłup też jakoś się tam skrzywia, nie? I przez resztę życia człowiek tak ma, nie? A jeżeli stawy biodrowe ładnie wyrównamy, to wtedy kręgosłup sam dojdzie do siebie. Tak. Co ty na to? A czy to stawy biodrowe w ogóle, to i miednica cała, prawda, i cały kręgosłup. Miednica, tak, tak. Generalnie tak, tak, nie tylko stawy biodrowe. To znaczy tak, akcja porodowa jest na pewno pewnym szokiem dla narządu ruchu przede wszystkim. Kiedyś jeszcze porody kleszczowe powodowały, że jeszcze bardziej powiedzmy, czy to uszkadzano kości czaszki, a już na pewno następowało zablokowanie położenia atlasu w stosunku do potylicy, czyli do całej czaszki, i to potem powodowało, że ten atlas przemieszczony jest funkcjonalnie bardzo silnie powiązany właśnie z miednicą. Czyli to jest taka jednostka ruchowa, że w całym kręgosłupie sam atlas, czyli pierwszy krąg szyjny, jest tak zwanym mechanicznym równoważnikiem. Tak jak mamy błędnik w uchu środkowym, prawda? Atlas jest w którym miejscu tu? Atlas to jest pierwszy krąg szyjny, to jest ten krąg, który jest połączony z potylicą i cała głowa opiera się na atlasie. I teraz ten atlas, ten krąg jest tak zwanym mechanicznym równoważnikiem. Co to znaczy? To znaczy, że wszelkiego rodzaju napięcia wzdłuż kręgosłupa i w całym narządzie ruchu, od końca dużego palca powiedzmy stopy do czubka głowy, jakiekolwiek związane z tak zwanych przeciążeń statyczno-dynamicznych, czyli od pozycji różnego rodzaju ułożeniowych bądź rodzaju ruchów, jakie mamy w związku z naszą pracą, uprawianym sportem czy cokolwiek innego, powoduje różne napięcia. I ten atlas musi je skorygować, żeby zachować zgodnie z siłą ciężkości do środka ziemi całą równowagę całego narządu ruchu. A więc to jest taka jednostka, która musi być cały czas ruchoma, żeby reagować na te zmiany. On oczywiście ulega zablokowaniu często również już w czasie akcji porodowej właśnie, już nawet ze względu na ciasnotę przestrzeni macicznej, prawda? A przy samej akcji porodowej, no oczywiście ze względu już później na to, że tam są różne rozwarcia, różne kobiety mają już teraz predyspozycje i tak dalej, zła akcja porodowa też, powiedzmy główka się bardzo wygina, atlas się przemieści. I potem jak dziecko jeszcze na początku, to oczywiście widać to dla specjalisty, zbadać to od razu, że atlas jest przestawiony i skorygować, to jest żaden problem. I generalnie powinien, powiedzmy, taki mały, młody człowieczek, który się urodzi, przechodzić przez ręce właśnie, czy to kręgarza, chiropraktyka, czy tam osteopaty, jakbyśmy to nie nazwali. Wszystko pokrewne zawody i powiedzmy cały czas o tym samym temacie kręgosłupowym rozmawiającej, całym narządzie ruchu, z pewnymi tam wyjątkami, że jedno się poszerza o coś, a drugie się zawęża na przykład. Powinien przejść taki młody człowieczek przez ręce takiego specjalisty. Jeśli by ten atlas był skorygowany, to konsekwencje teraz tego już unieruchomionego atlasu nie przenosiłyby się na jego dalsze życie. W pierwszej kolejności przenoszą się w ten sposób, że właśnie później, jeśli atlas przesunie się do jakiejś strony, to on automatycznie też skręca się do jednej strony. To powoduje odruchowe reakcje talerzy, czyli jak my mamy tutaj te tak zwane kości miednicze, pospolicie zwane talerzami miednicy, to jeden z talerzy skręca się do przodu, a drugi skręca się do tyłu. To powoduje z kolei, że się jedna noga skraca funkcjonalnie, a druga się wydłuża. To oczywiście powoduje, że potem, kiedy to się te nogi się uruchomią, to miednica się robi krzywa, a potem się prostuje, no bo musimy chodzić prosto. To powoduje potem wykrzywianie się kręgosłupa i tak zwane skoliozy. Więc siłą rzeczy ta korekta atlasu i wtedy tej miednicy jest oczywiście potrzebna i tego kręgosłupa również w odpowiednim jakby momencie, kiedy nie jest już ten organizm za stary i powiedzmy zaszłe zmiany są tak dalekie, że uwstecznienie tego procesu jest dosyć trudne. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w tej mojej metodzie właśnie korygowanie skolioz jest po prostu absolutną rewelacją. Dobrze, czyli co na temat jeszcze może tej metody? Czy popierasz, że należy się zająć miednicą i atlasem, czy bardziej indywidualnie byś to traktował? Albo powiedziałbym co bardziej ogólnie. To znaczy, że traktowałbym, brałbym pod uwagę wszystkie struktury. To nie jest tak, że można wziąć pod uwagę tylko któreś z części budowy naszego narządu ruchu, tylko musimy mieć na uwadze całość i jak są wzajemnie do siebie skorelowane. Narząd ruchu ma swój środek również równowagi mechanicznej na wysokości kręgu TH5, TH6,
czyli z kolei tu na zielono są akurat kręgi, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, na wysokości piątego i szóstego kręgu. Jeśli przecięlibyśmy taflą lustra ten kręgosłup, to wszystkie kręgi, które są wyżej, łączą się jakby z kręgami niżej. Wszelkie zmiany w którymś z kręgów na poziomie powyżej TH5, TH6 powodują odruchowe odbicie lustrzane i zmianę od razu ułożenia w kręgu odpowiednio do niego bliźniaczego na tej zasadzie lustra. I w tym momencie oczywiście ten mechanizm tak zwanego odbicia lustrzanego decyduje nie tylko o tym, że zmieniamy atlas i miednicę, ale musimy korygować odpowiednio również kręgi, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane. W różnych jednostkach różne te powiązania występują. Więc jakby sprowadzanie leczenia narządu ruchu, czyli w tym momencie kręgosłupa, i tylko i wyłącznie do jakiejś takiej metody, która zajmuje się tylko niektórymi elementami, no powiedziałbym, w niektórych przypadkach pomoże. Oczywiście, kiedy trafi się akurat na to, że te dwie jednostki tutaj odgrywały główną rolę w tym zaburzeniu, natomiast w niektórych nie pomoże, a w jeszcze innych po prostu może pokomplikować proces leczenia u danej osoby. Czyli nie można traktować jedną metodą, która ogranicza się do jakiejś tylko części narządu ruchu, jako leczenie całości. W nazwie Twojej metody 3 razy 3, ta jedna trójka to jest to, co powiedziałeś, że maksymalnie 3 spotkania, a druga trójka? To są tak, dokładnie to są 3 krótkie interwencje w 3 strukturach narządu ruchu na 3 jego poziomach. Co to znaczy? To znaczy, że jak narząd ruchu, tak jak już powiedziałem, dzieli się na generalnie 3 najważniejsze struktury, to jest układ mięśniowy, układ więzadłowy i układ kostny. Zaburzenia, czyli przeciążenia, idą najpierw przez układ mięśniowy, czy to statyczne, czy dynamiczne. Statyczne od pozycji ułożeniowych, dynamiczne od sposobów poruszania się i tak dalej ruchu. Więc te przeciążenia powodują najpierw przeciążenie układu mięśniowego. Obojętnie gdzieś jakiegoś układu mięśniowego, też w pewnych łańcuchach tak zwanych kinematycznych, wzajemnie ze sobą powiązanych. I do 24 godzin po przeciążeniu rozwija się patologia w układzie mięśniowym. Jeśli układ mięśniowy nie zostanie w tym czasie uregulowany, to przechodzi ta patologia, zostaje oczywiście w układzie mięśniowym i przenosi się teraz na układ więzadłowy. Układ mięśniowy jest tym implikatorem ruchu, natomiast układ więzadłowy ma być stabilizatorem. A więc w jakiejkolwiek ułożymy pozycji nasze ciało, to przede wszystkim za ustabilizowanie tej pozycji odpowiadają właśnie więzadła. Bardzo ważna struktura. I teraz jeśli następne 24 godziny są przeciążane określone więzadła w związku z całą patologią w całym narządzie ruchu, nie tylko w kręgosłupie, jeśli to znowu nie zostało odpowiednio zdiagnozowane i uregulowane, to wtedy patologia przenosi się po następnych 24 godzinach, przenosi się już do układu kostnego. A więc mamy jakby taki objaw A w mięśniach, objaw B w więzadłach i objaw C w kościach. I teraz, czyli jakby choroba postępowała z zewnątrz, przez mięśnie, więzadła do kości i dobry teraz chiropraktyk, czy w tym momencie ktoś, kto skończył moją metodę, wie, że zaburzenie należy usuwać w tym momencie już po tych 3 dobach, najpierw w układzie kostnym, potem w układzie więzadłowym i potem na końcu w układzie mięśniowym. Czyli choroba szła w jedną stronę ABC, a my musimy to wycofać CBA, dokładnie tą samą drogą. Dlatego metoda 3 po 3 to są 3 krótkie interwencje. Dlaczego krótkie? Dlatego, że jeśli coś robimy długo na jakiejkolwiek strukturze, z czymkolwiek, to zaburzamy, wprowadzamy dalsze zaburzenia. Organizm potrzebuje od nas tylko i wyłącznie krótkiego, zdecydowanego działania w dokładnie miejscu i o dokładnym czasie, o którym on tego potrzebuje. W związku z powyższym musimy umieć dokładnie zdiagnozować, na jakim etapie jest dana choroba, jaka struktura jest za to odpowiedzialna i w którym miejscu tej struktury należy interweniować, żeby przywrócić równowagę tego miejsca i całego narządu ruchu. I to jest metoda moja, 3 po 3, 3 krótkie interwencje w 3 głównych strukturach naszego narządu ruchu, w 3 miejscach danej struktury. Stąd 3 razy 3, 3, 3, 3. Kursy prowadzisz dla kogo? Dla wszystkich, którzy chcą, od lekarzy począwszy, na ludziach, którzy nawet na tym się nie znają, a mogą się w tym wyszkolić, dlatego że wbrew pozorom to nie jest trudna sztuka. Ja zawsze zresztą twierdzę, że poszczególne, tak jak zostały podzielone już teraz medycyna na różnego rodzaju dziedziny, to jeśli nawet ktoś ma być chirurgiem i jest uczony, jak wycinać woreczki, prawda, żółciowe, czy jak wycinać
wyrostek robaczkowy, czy nawet jak operować nadgarstek, czy łokieć, czy kolano, to można go nauczyć w 3 miesiące każdego człowieka i będzie to robił tak samo dobrze jak lekarz, który spędził ileś tam lat i się szkolił bardzo długo, żeby wreszcie stanąć i potem operować non-stop, prawda, te nadgarstki, czy łokcie tenisisty, czy kolana, czy cokolwiek innego. To jest bardzo prosta robota jak każda inna, tylko jest kwestia po prostu, czy nauczyciel, który nas tego uczy, ma odpowiednie kwalifikacje, żeby nas tego dobrze nauczyć. I czy system nauczania powróci do, moim zdaniem, do dawnego sposobu, a więc, że najlepiej można się nauczyć jako ten uczeń czy czeladnik przy mistrzu. O wszystkie, przejmując wszystkie jego cechy, sposób podejścia do pacjenta, traktowanie tego zawodu, wyczuwając go od strony takiej psychicznej, mentalnej, no i oczywiście wszystkich umiejętności już w tym momencie, czy to manualnych, czy innych, które potrzebne są do tego. Więc ten sposób szkolenia jest w tym momencie najważniejszy i najwłaściwszy. No i wtedy dopiero można mówić o tym, że ktoś jest w stanie komuś dobrze pomóc. I w tej metodzie, między innymi metodzie 3x3, mogę nauczyć również każdego, kto nie miał z tym zawodem do czynienia, a kto chciałby mieć, z tego względu, że nie musi on już wylewać napełnionej szklanki, żeby potem ją na nowo napełnić nową wiedzą, tylko od razu do pustej szklanki nakładamy tą wiedzę, która jest właściwa. Super, dobra, to teraz zaprezentujmy te ćwiczenia profilaktyczne. Dobrze. To teraz chciałem przedstawić Państwu bardzo skuteczne, profilaktyczne i lecznicze ćwiczenia, tak zwane ćwiczenia zdjęciowe, które, jak już wcześniej opowiadałem, polegają na tym, że każdy segment kręgowy, czyli każdy krąg, powinien być zrotowany do jednego boku i zgięty maksymalnie do jednej strony, następnie zrotowany do drugiego boku i zgięty maksymalnie do drugiej strony. Jeśli takie ćwiczenia na poszczególne segmenty kręgowe będziemy robili, które to ćwiczenie pokaże, to będziemy sobie utrzymywali profilaktycznie bardzo sprawny kręgosłup i oczywiście cały narząd ruchu. A w przypadkach, kiedy już mamy jakieś dolegliwości, które nie są na tyle ostre, żeby wymagały od razu interwencji specjalisty, będziemy również wycofywali proces chorobowy, czyli usprawniali nasz kręgosłup, wykonując te ćwiczenia. Więc naprawdę warto je sobie robić. Nie są to żadne kocie grzbiety, prawda, żadne rowerki, prawda, żadne brzuszki, które każe się robić pacjentom, w szczególności kiedy są chorzy, co zdrowy ma problemy z tym, żeby to zrobić, jeśli nie ćwiczy, a co dopiero chory. To są ćwiczenia, które nawet w sytuacjach chorobowych można robić. Poza tym, żeby jak się zaostrzy problem, na przykład, bo się będzie proces wycofywał, to trzeba skorzystać wtedy ze specjalisty, lub proces jest ostry chorobowy, no to wtedy od razu trzeba skorzystać ze specjalisty. Na czym to polega? Bardzo proste. Najpierw rozstawiamy sobie nogi, kończyny dolne na szerokość 2 miednic. Raz, dwa. Druga rzecz, stopy muszą być równolegle. Bardzo ważne. Trzecia rzecz, kolana muszą być proste, jakby w wyprostowanej pozycji. Czwarta rzecz, ćwiczenie będzie polegało na tym, że będziemy się skręcali, zginali do jednego boku, skręcali i zginali do drugiego boku. W trakcie tego ćwiczenia nie wolno przesuwać nóg, one muszą stać w miejscu i nie wolno zginać kolana, czy jednego, czy drugiego. Chodzi o to, żeby całe pasmo biodrowo-piszczelowe z jednej i drugiej strony przenoszone było na cały kręgosłup i wszystko to wtedy będzie się równoważyło w drodze tego ćwiczenia. Czyli będziemy przywracali ruchomość i odpowiednie napięcia mięśniowo-wiązadłowe, które dają stabilizację dynamiczną. Czyli, że wtedy czy to będziemy się ruszać, czy w jakiejkolwiek pozycji będziemy siedzieć, nasz kręgosłup nie będzie się odkształcał i nie będzie się wyginał po prostu i nie będzie doprowadzało się to do zaburzeń różnego rodzaju, od funkcjonalnych po różne inne traumatyczne. Czyli po rozstawionych, każdorazowo robimy w ten sposób, że jak będziemy szli na dół, robimy wydech powolny, jak idziemy do góry, będziemy robili wdech. Ja te fazy omówię za chwileczkę, najpierw pokażę, jak to będzie wyglądało. Czyli robimy wdech pierwszy. Obracamy się, pochylamy, kładziemy dłoń na dłoń i teraz idąc po nodze robimy wydech. Kolana proste, stopy równoległe. Idziemy tak daleko jak możemy, żeby nie zginać żadnego kolana i nie przesuwać stopy. Jeśli doszliśmy do końca naszej możliwości, to nie musi być tak jak ja ze względu na młodość i zdrowie robię to tak daleko. Ktoś może robić to powiedzmy do połowy sobie tam podudzia, czy nawet do kolana na początku, bo będzie miał różne ograniczenia, to jest ok. Proszę nie przeciążać, dojść tylko do tego momentu, do którego zrobiliśmy, mogliśmy i tu był wydech. Następnie robimy wdech
i obracamy się. Wdech jest w ten sposób, że podnosimy się do góry i obracamy. W tym czasie wdychamy powietrze, kończymy oddech, kiedy jesteśmy już po drugiej stronie i zaczynamy fazę wydechu. Wydech. I wraz z wydechem schodzimy powoli znowu w kierunku pięty, tak, żeby znowu kolana nie zginać i nie przestawiać stóp. Doszliśmy do końca naszej możliwości. Robimy wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. W ten sposób robimy po 5 razy. 5 razy do jednej nogi, 5 razy do drugiej. Mówię w tej chwili o ilości ćwiczeń profilaktycznych. Następnie, jak już zrobiliśmy po 5 razy, składamy nogi razem i zwyczajny skłon do przodu z wdechem, wydechem w ten sposób, że kiedy idziemy na dół, robimy wydech, a kiedy idziemy do góry, robimy wdech, jakby rolując nasz organizm. Czyli najpierw robimy skłon głowy i następnie całego tułowia do przodu. Będzie to wyglądało w ten sposób. Wdech i wydech. Tak, żeby nie zginać nóg. Prawda? I znowu do góry wdech i na dół wydech. I też 5 razy wydech. I znowu wdech i wydech. Czyli profilaktycznie ćwiczenie jest wykonywane po 5 razy. 5 do jednej nogi i do drugiej na przemian i potem nogi razem i 5 razy do przodu. Ćwiczenie powinno wykonywać się 2 razy dziennie. Rano, ponieważ po nocy, jak śpimy w różnych pozycjach, nasz organizm ma pewne partie mięśni poprzykurczane w związku z tymi pozycjami, pewne nie. To tak jak kot musi wstać i się rozciągnąć, czy pies, tak człowiek powinien się też po wstaniu z łóżka rozciągnąć. Rozciąganie człowieka wygląda trochę inaczej, że on się musi skręcić właśnie we wszystkie strony, tak jak pokazuje to ćwiczenie. To jest zgodne z fizjologią, ma swoje bardzo naukowe uzasadnienie. Można z tego zrobić wykład wielogodzinny, co się tam dzieje i dlaczego. Natomiast tu w skrócie nie musimy tego wiedzieć. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że wykonywanie tego ćwiczenia po prostu będzie takie skuteczne. Więc robimy rano, żeby po nocy zrównoważyć cały nasz układ i wieczorem, po całym dniu, kiedy mamy różną siedzącą robotę, czy to w samochodzie, czy przy biurku, czy przy komputerach, czy nawet mamy taką, jaką mamy, stojącą, czy chodzącą, ale ciągle w ten sam sposób dźwigamy, układamy towary na półkach, czy cokolwiek, to wymaga zrównoważenia potem tego całego narządu ruchu, czyli całego układu mięśniowego, więzadłowego i tego elementów kostnych, zrównoważenia tak, żeby wszystkie mięśnie, wszystkie więzadła i wszystkie kości mogły pracować odpowiednio proporcjonalnie dla całego ciała, być zrównoważone. I to ćwiczenie wykonane wieczorem pozwoli na to, żeby zrównoważyć w ciągu dnia całe te przeciążenia. I znowu na drugi dzień rano znowu sobie robimy po 5 razy i wieczorem znowu po 5 razy. To jest profilaktycznie, jeśli ktoś nie ma jako takich dolegliwości bólowych i chce sobie to robić. Natomiast jeśli ktoś ma, żeby zabezpieczyć siebie przed tym, żeby mu żadne takie inne dolegliwości nie występowały, czyli jakby zadbać o siebie w tym momencie, jeśli chodzi o kręgosłup i cały narząd ruchu. Natomiast jeśli ktoś ma jakieś dolegliwości, takie jak tam sobie powiedzieliśmy, opowiadaliśmy, że czy to boli go odcinek lędźwiowy, czy to boli go odcinek piersiowy, czy boli go odcinek szyjny, w taki, że jest to do wytrzymania i nic ostrego tam się nie dzieje, czy po prostu nie ma zaburzeń neurologicznych, że mu szklanka wypada, powiedzmy, z ręki, czy nie ma takiego zaburzenia, że nie może w ogóle stanąć na nodze, bo ma tam przepuklinę, czy cokolwiek, to wtedy w tych innych dolegliwościach może również robić to ćwiczenie, ale to ćwiczenie będzie wymagało trochę większej ilości, żeby odblokowało te rzeczy, które bolą, które są poblokowane przez organizm w ramach obrony przed dalszym niszczeniem tego miejsca. Bo te wszystkie tak zwane zablokowania kręgów to nie jest coś, co się stanie na skutek siły zewnętrznej i się ułoży w jakimś ułożeniu i się zablokuje. To jest, tak się zdarza przy traumach oczywiście, ale gro przypadków to są tak zwane bloki funkcjonalne, czyli jeśli następuje przeciążanie układu, czy to mięśniowego, czy więzadłowego, czy kostnego, wtedy organizm reaguje od razu w systemie nerwowym przykurczami mięśniowymi, blokuje dany segment, żeby nie był przeciążany i nie uszkadzał struktur w obrębie tego segmentu, a więc broni się przed dalszymi skutkami tego przeciążenia.
W związku z powyższym, tak poblokowane segmenty będą wymagały robienia tych ćwiczeń trochę w większej ilości, żeby odblokować to. Więc ćwiczenie jest dokładnie takie same, tylko zamiast po 5 razy, robimy sobie po 10 razy. Czyli normalnie robimy wdech, obrót, ręka na rękę, wydech, do góry wdech, kapturek mi zakrywa, wydech i tak naprzemiennie po 10 razy. I potem nogi razem i robimy 10 razy do przodu, znowu też na dół i do góry. Po tygodniu czasu dodajemy o jedno ćwiczenie codziennie więcej. Czyli kiedy organizm przyzwyczaił się przez tydzień czasu do troszeczkę innych ruchów niż do tej pory, już się z tym oswoił, zwiększamy mu obciążenie, żeby teraz te przykurcze mięśniowo-więzadłowo-kostne mogły być powoli rozluźniane i żeby segmenty mogły się wycentrować, czyli kręgi mogły ułożyć się w prawidłowej pozycji i układ mięśniowo-więzadłowy mógł przywrócić swoje napięcia obustronnie takie same, czyli zrównoważyć cały segment i cały kręgosłup i cały narząd ruchu. To wtedy, żeby taki efekt uzyskać, musimy dodawać o jedno ćwiczenie codziennie więcej. To znaczy, że jeśli po tygodniu czasu robiłem po 10 razy rano i wieczorem, to następnego dnia robię już 11 razy do jednej nogi, na przemian do drugiej, składam nóżki razem i robię 11 do przodu, rano i wieczorem. Następnego dnia już robię po 12 razy, 12 razy do jednej nogi, 12 razy do drugiej, na przemian, nogi razem, 12 do przodu, rano i wieczorem. I w ten sposób dodaję codziennie i dochodzę, powiedzmy sobie, w zależności od tam, jak człowiek się będzie czuł od schorzeń, nawet do ilości 50 razy. Czyli, że robię 50 razy do jednej nogi, 50 razy do drugiej na przemian i 50 na wprost. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Ilość 50 można porobić przez jakiś miesiąc czasu. Po miesiącu czasu wszystko się pięknie wyreguluje. Ustąpią nam te dolegliwości przewlekłe, które mieliśmy, bądź wskutek ćwiczenia może być tak przyblokowany segment, że chcąc, żeby się rozruszać i te ćwiczenia będą go do tego zmuszały, zaostrzy się wtedy problem. Jeśli się zaostrzy, proszę się tym nie martwić, trzeba tylko iść do specjalisty, zapraszam w razie czego, odblokuje segment, bo to będzie wymagało, powiedzmy, zewnętrznej pracy terapeuty i wtedy wracamy do ćwiczeń i dalej będziemy sprawniejsi i młodsi, jak ja to mówię. Natomiast jeśli nie wystąpi taki przypadek, to same będą się wszystko odblokowywało, to 50 ilość porobiły po miesiącu czasu i po miesiącu czasu potem codziennie odejmujemy o jedno ćwiczenie. Czyli robimy 49 rano i wieczorem, na następny dzień 48 rano i wieczorem, na następny 47, dochodzimy do 10, mamy wyleczone przewlekłe różne zaburzenia, mamy przywróconą pełną ruchomość w poszczególnych segmentach kręgowych, mamy zrównoważony układ mięśniowo-więzadłowy po obydwu stronach kręgosłupa i mamy wycentrowany tym samym kręgosłup, mamy tak zwaną równowagę, stąd te ćwiczenia nazywają się równoważące, prawda? I wtedy robimy już tylko profilaktycznie sobie po 5 lub po 10, w zależności od tego, jaki tam zawód uprawiamy i na ile jeszcze przeciążamy nasz narząd ruchu, żeby utrzymać tą po prostu ruchomość i tą równowagę w narządzie ruchu, a to nam zapewni, że zapomnimy o tym, co to znaczy ból kręgosłupa, jakiejkolwiek z tego tytułu dolegliwości. W związku z tym zachęcam Państwa bardzo serdecznie do robienia tych ćwiczeń i jeśli byłaby jakaś potrzeba, to oczywiście służę pomocą ze swojej strony. Dziękuję bardzo. Dobrze, teraz chciałem Państwu przedstawić krótko na przykładzie Alexa metody 3x3, jak potrafi ona być skuteczna. Nic jeszcze nie wiem na temat jego dolegliwości. Jest dosłownie tak, jak pacjent, który do mnie przychodzi i z którym zaczynam po prostu rozmowę jako diagnostykę, jako wywiad chorobowy. W metodzie 3x3 wywiad chorobowy sprowadza się do bardzo krótkiego wywiadu, z którego uzyskujemy bardzo zasadnicze informacje. To są 4 pytania. Co się stało? Kiedy się stało? Jak było leczone? I na końcu co dolega? Co się stało dlatego, żeby wiedzieć, czy to jest blok funkcjonalny, czy to jest blok traumatyczny, czy ewentualnie jakaś inna organiczna choroba, prawda? Kiedy się stało dlatego, żeby wiedzieć, w jakich strukturach zaszły już reakcje, to co sobie wcześniej rozmawialiśmy, czy w mięśniowych, czy więzadłowych, czy w kostnych, czy już we wszystkich trzech, czy sytuacja jest ostra, czy przewlekła.
jak było leczone do tej pory, no to muszę powiedzieć uczciwie, dlatego żeby wiedzieć, co jeszcze dodatkowo było psute w tym organizmie, tak naprawdę, przez niewłaściwe leczenie. Bo zastosowanie niewłaściwych procedur powoduje, że organizm traktuje jakby dalsze przeciążenia i musi się przed nimi bronić, więc trzeba wiedzieć, jakie to były procedury, żeby wiedzieć, jak się organizm bronił, żebyśmy mogli szybko i skutecznie wiedzieć, co on zastosował i jak mu pomóc. I na końcu, co dolega, dlatego że objaw bólowy jest tym ostatnim objawem C, o którym sobie mówiliśmy A, B, C w ciągu objawów i z tego objawu musimy wystartować tą samą drogą C, B, A dokładnie, żeby usunąć tą dolegliwość w jak najkrótszy sposób i w jak najwłaściwszy, bo właśnie tą drogą, którą postępowała choroba, my wracamy dokładnie. Jeśli będziemy robili inne procedury, to będziemy wprowadzali różne inne drogi, które będą utrudniały leczenie bądź wręcz się uniemożliwiały. I teraz tak jak Alex jest tutaj moim gościem i jednocześnie prawdopodobnie ma jakieś dolegliwości kręgosłupowe, bo chciał, żeby mu te plecki przejrzeć, to w stosunku do niego zastosuję te cztery podstawowe pytania jako diagnostyka. Co się stało, kiedy się stało, jak było leczone i na końcu gdzie, co dolega. Co więc po pierwsze, nic się nie stało, nigdy się nie stało, nie było leczone i nic nie dolega. No i właściwie na tym powinniśmy zakończyć zabieg, dlatego że jeśli nic nie dolega, nic się nigdy nie stało, to znaczy, że pacjent jest zdrowy i nie mamy tu nic do roboty. Jedynie możemy ewentualnie zademonstrować, jakby to wyglądało, ale bez robienia technik, z tego względu, że skoro jest w równowadze i nie ma żadnej dolegliwości bólowej, to nie robi się żadnego zabiegu. Symptomem, który upoważnia nas do tego, żeby zacząć robić zabieg, jest po prostu efekt bólowy. Jeśli jest ból, to wtedy dopiero zaczynamy po prostu działać. Jeśli nie ma bólu, to znaczy, że organizm radzi sobie sam i wtedy mu nie przeszkadzamy. Niemniej jednak zademonstrujmy mniej więcej, na czym to polega. Zakładamy, że Alek opowiedział nam, co się stało, jak było leczone, kiedy się stało i gdzie go boli. Więc oczywiście po zbadaniu, po wysłuchaniu tego, co ma do powiedzenia, po odczytaniu zdjęć, czy to rentgenowskich, czy zwykłych rentgena, czy rezonansu, czy tomografu komputerowego, zobaczenie, skorzystanie z tych diagnostycznych, nowoczesnych metod, zestawiamy sobie jakby to do kupy i wiemy już, co się w tym organizmie dzieje, ale dopiero wtedy, kiedy zbadamy ruchomości tych poszczególnych kręgów i wszystkich tkanek, ich napięcia i jak to wygląda. Dlatego, że diagnostyka tak zwana laboratoryjno-obrazowa to jest raptem 30% diagnozy. Mimo, że metody są tak bardzo nowoczesne, to nie są w stanie dać nam tych informacji, które są w stanie nam dać badanie ruchomości i palpacyjne, czyli tak zwane badanie ustawienia poszczególnych elementów, czyli w tym momencie, jeśli mówimy o kręgosłupie, to ustawienia kręgów w kręgosłupie. Więc wtedy oczywiście proszę pacjenta, ponieważ nie jestem jasnowidzem, jest wiele filmików na YouTubach, między innymi amerykańskich chiropraktorów, którzy robią to wszystko przez ubrania, a nawet w butach. Jest to oczywiście bardzo niewłaściwe, dlatego że pozbawiamy się całej gamy odczytu z ciała ludzkiego, co się w nim tak naprawdę dzieje, prawda? W związku z powyższym wtedy prosimy pacjenta, żeby rozebrał się do majteczek, ponieważ Alek nic mu nie dolega, to pozwolimy mu tylko zdjąć koszulkę, a spodnie zostawić, jeśli mógłby zdjąć koszulkę. Mhm. I tu przyjdziemy. Jeszcze nie, staniesz tu przede mną. I teraz, co jest bardzo ciekawe w metodzie, to jest oczywiście też moje odkrycie, jest tak zwany test Adamsa, czyli że pacjent robi skłon do przodu, a my sprawdzamy z tyłu na kolcach biodrowych górnych, tylnych na miednicy, czy któryś z tych kolców wyprzedza. W całej medycynie klasycznej, rehabilitacji czy prawda, fizjoterapii mówi się, że jeśli któryś z tych kolców wyprzedza, to znaczy, że jest zablokowany staw krzyżowo-biodrowy. To jest oczywiście tylko raptem 5% prawdy, dlatego że tylko w 5% prawdy może być to prawdą. Natomiast w całej reszcie zupełnie o czym innym świadczy. I okazuje się, że gdy w pozycji stojącej każemy zrobić pacjentowi skłon i patrzymy, czy wyprzedza ten kolec biodrowy, to wyprzedzanie mówi nam, czy jest jakaś nierównowaga w tym organizmie, czy też nie. Jeśli idą razem, to znaczy, że jest równowaga i też nie wolno interweniować, nie wolno nic przeszkadzać organizmowi. Jeśli nie ma równowagi, któryś z kolców wyprzedzał, to znaczy, że nie ma równowagi. I znowu, moje to badanie bardzo szybko pozwala mi pokazać i stwierdzić, z którego segmentu wychodzi zaburzenie. Czyli obserwując pacjenta, jak mi się przejdzie, sprawdzając test zgięcia przedniego, czyli tak zwany objaw wyprzedzania kolców biodrowych górnych tylnych, ja jestem w stanie stwierdzić,
gdzie jak są ułożone kręgi, z którego segmentu wychodzi zaburzenie. To jest bardzo szybka diagnostyka i to nie znaczy, że ona jest po prostu słaba. To jest bardzo mocna, pokazuje bardzo dużo rzeczy, o których żadnymi innymi testami nie będziemy w stanie tego sprawdzić ani zrobić i które to ilość testów wykonywanych może zaburzyć nam możliwość w tym momencie zinterpretowania jakichkolwiek wyniku, bo będzie ich za dużo, a tu są te właściwe i najwspanialsze. Czyli wtedy proszę pacjenta, żeby stanął do mnie, no powiedzmy tak jak stoi bokiem. Oczywiście byłby w majteczkach, to ja tutaj się chcę dostać leciutko, poproszę Cię o opuszczenie tutaj tylko o takich spodni, nogi razem. Kładę sobie rączki, to już dla tych ludzi, którzy się na tym znają, na kolcach biodrowych górnych, tylnych i proszę w tym momencie Aleksa, żeby zrobił skłon do przodu. I teraz jak Aleks robi skłon do przodu, trzymając te paluszki, stwierdzam, że ma nierównowagę, ponieważ jeden z kolców biodrowych wyprzedza. A więc to jest niesamowite, czyli jest nierównowaga w narządzie ruchu. Gdzieś któryś segment kręgosłupa ma zaburzoną funkcję ruchomości i ustawienia i dlatego powoduje, że u Aleksa, proszę wstań, będą na przykład nierówne kończyny, co zaraz sobie też pokażemy. Drugi test jest podobny, tylko w małym rozkroku. Proszę zrobić mały rozkrok i znowu zrobić skłon do przodu. I znowu obserwuję sobie, jak zachowują mi się te kolce biodrowe górne tylne. I już z tego, nie będę dla Państwa mówił, co to znaczy, ale już z tego wiem, co się w tym organizmie dzieje i skąd to wychodzi. Proszę wstać znowu i poproszę jeszcze szerzej nogi. I trzeci skłon proszę do przodu zrobić. I już, i do góry. I teraz już wiem prawie wszystko. Proszę złożyć nogi. Sprawdzam jeszcze sobie tylko w bardzo szybkiej diagnostyce wszystkie segmenty, które ewentualnie by były zaburzone, czyli jak są ustawione, jak się ruszają. Odczytuję sygnały napięcia bardzo szybko, to jest kwestia wprawy i umiejętności, która kształtuje się oczywiście w drodze praktyki, gdzie który segment jest zaburzony. I teraz oczywiście, ponieważ stwierdziłem, że nie ma równowagi, mimo że nie boli, to jest tak jak powiedzmy u dzieci, które jej nie bolą, bo mają elastyczne wszystkie tkanki, ale na przykład rozwijają się skoliozy czy inne wady postawy, wtedy też trzeba interweniować. To skoro już Alek trafił do mnie, to zrobimy mu, wyrównamy mu tą postawę, żeby potem gdzieś tam kiedyś się nie narażał niepotrzebnie na to, na jakieś dolegliwości. Poproszę Cię, żebyś się położył na brzuchu, na łóżku, tamtej sobie głowę. Ok, czyli teraz każemy położyć się pacjentowi na łóżku, ręce wzdłuż ciała do tyłu, głowa na jednym boku i sprawdzamy to, co nam wyszło z badania, że ponieważ wyprzedzał jeden stek, to oczywiście jedna noga jest krótsza od drugiej. O. I tu ewidentnie widać, gdybyśmy podeszli bliżej kamerą, to byśmy sobie, nie wiem, czy jesteś w stanie to ująć, że widać, że jedna noga jest dłuższa, druga jest krótsza. Widać to będzie? Fajnie. To znaczy, że jest nierównowaga w narządzie ruchu. Wspomnieliśmy tutaj o metodzie Jumeiho. I oczywiście w metodzie Jumeiho od razu by przemieszczali talerze miednicy, czyli chcieliby tą nogę skróconą nastawić talerz tak, żeby ona się wydłużyła i ewentualnie atlas, prawda, skorygować jako relację z tym talerzem. To jest oczywiście znowu raptem 10% przypadków, które się zdarzają, a całe 90% pochodzi wcale nie tylko z tych segmentów i nie z ułożeń talerzy miednicznych, dlatego że kości biodrowe są uzależnione z różnych segmentów kręgowych od swojego ustawienia i też trzeba wiedzieć, w danym indywidualnym przypadku, który zależy od obciążeń statyczno-dynamicznych danego pacjenta, który krąg jest odpowiedzialny za te zaburzenia. I to między innymi w tej mojej metodzie 3x3 jest właśnie takim ewenementem, który pozwala nam bardzo szybko zdiagnozować, z którego segmentu wychodzi to zaburzenie i wyrównać te kończyny poprzez perfekcyjnie szybką, krótką i prawidłową diagnostykę. I w tym momencie też już od razu wiem, teraz będę chciał tylko poprosić, sprawdziłem szybko powiedzmy ułożenia kręgów, wybrałem dwa, które decydują u niego tutaj o tym i będę teraz tych dwóch wybiorę, jeden, który będzie odpowiadał za to, że ta noga jest jedna krótsza, druga dłuższa i wcale nie będę przestawiał talerza, jak to robią w Jumeiho, czy w innych metodach typu Ackerman i tak dalej, ponieważ u niego akurat nie zależy to od przemieszczonego talerza miednicznego. Poproszę Ciebie, żebyś przesunął głowę na drugą stronę. Tak. I jeszcze raz na drugą stronę. Świetnie. Już mam i już wiem, z którego segmentu, tylko w taki krótki sposób, oczywiście więcej czasu straciłem na gadanie niż na robotę, tylko w ten sposób wiem, od czego to zależy. Teraz przestawię jeden krąg, wyrównam mu te kończyny i przywrócę stan równowagi w całym organizmie w tym momencie. Czyli
Pozwolisz teraz, Alku, że w takim razie nastawimy ten krąg, żeby ci przywrócić równowagę, dobrze? Tu sobie o podejdziemy. Dobrze, poproszę cię wdech i wydech. O, dobrze. Nie bój się tego. Świetnie. I teraz jeszcze będziesz miał jedno tutaj. Od razu jest tam tak jak powiedzieliśmy sobie, trzy po trzy, w trzech miejscach, w trzech strukturach, jak potrzeba. Od razu na ładnie wychodzi. Jeszcze jedno małe przestawionko w jeszcze jednym miejscu. Poproszę cię wdech i wydech. O, i hop. Ty jesteś dosyć elastyczny. Widać, że dbasz o siebie. Prawda? Zgadłem? Zgadłeś. No i teraz zobacz znowu na kamerę, jak się zachowały kończyny. Tylko z dwóch takich krótkich interwencji, w których bloki były tylko funkcjonalne w segmentach kręgowych, wyrównałem mu od razu kończyny. Widzi? My? Widzimy, prawda? Niesamowite. Teraz poproszę, żebyś wstał. I teraz po tym, co zrobiliśmy, poprzestawialiśmy kręgi, które były odpowiedzialne za tą nierówność kończyn. Nogi się wyrównały. Sprawdzamy, czy jest równowaga w całym organizmie. Nogi razem, poproszę. Zrobimy skłon do przodu. I elegancko w tej chwili idzie wszystko równo. Do góry, poproszę. Teraz rozstawiamy nogi na szerokość bioder. Znowu robimy skłon do przodu. Też idzie elegancko równo, to znaczy, że jest równowaga. I jeszcze szerszy rozkrok. I znowu robimy skłon do przodu. I mamy tak samo równowagę. Czyli, że zrobiliśmy te testy, one o czymś świadczą, oczywiście to jest jakby już na, do nauczania się na kursach, czy prawda, do już takiej głębszej wiedzy. One od razu perfekcyjnie pokazują mi, czy przywróciliśmy równowagę w organizmie i czy coś jeszcze powinno być robione, czy nie. Skoro jest równowaga, to nic więcej się nie robi. I wtedy oczywiście dziękujemy, było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że będzie się pan czuł dużo lepiej. Namaste.